Jesteśmy na kilka godzin przed rozpoczęciem pojedynku o mistrzostwo pierwszej ligi pomiędzy Koroną Kielce a Aplan Resowią Rzeszów. Panie trenerze, jak przygotowania do tego pojedynku? Wiadomo, że jesteście poza Rzeszowem. Jakaś forma pewno złapania takiej, jakby to powiedzieć, skupienia, lekkiego zgrania zespołu w nowej rzeczywistości. No tak, ta rzeczywistość się tak przyspieszyła mocno w ostatnim czasie, dlatego jestem wdzięczny, że taka możliwość się stworzyła, że mogliśmy i tu przyjechać, że jesteśmy, poznajemy się i na pewno to sporo czasu na to, żeby osobiście poznać zawodników. Niektórych znam, niektórych poznaję, w związku z tym dla mnie to taki dobry moment, że taki czas się znalazł tutaj i te przygotowania na pewno to nam gdzieś wspomoże i pomoże w tych działaniach takich, no, szczególnie zespołowych. Pytań jest bardzo wiele, które napływają od przedstawicieli lokalnych mediów. Między innymi jedno z nich, studiując jak gdyby pana drogę zawodową, wychwytujemy jakiś półroczny rozbrat. Jak to wyglądało wówczas na pana drodze kariery trenerskiej? Co wówczas się działo? Teraz, w ostatnim czasie, tak, no to sytuacja też trochę związana z tym, co mamy teraz i wszyscy się z tym mierzymy, bo w momencie, kiedy masz krótką przerwę po zakończeniu jednej pracy i praktycznie zaczyna się taka krótka przerwa, ale ja też w tym czasie miałem sporo różnych takich działań, które były wkoło piłki, tak się mówi, czyli kursy, szkolenia, byłem też na różnych egzaminach trenerskich. W związku z tym to takie małe rzeczy, ale przy piłce. Dużo spotkań oglądałem w tym czasie, wtedy kiedy rzeczywiście był dostęp do tego i można było obejrzeć zarówno ekstraklasy, pierwszą, jak i drugą ligę i byłem na też śledziłem rozgrywki Centralnej Ligi Juniorów. Także sporo oglądałem, ale z biegiem czasu wiemy dobrze, że ta śruba jest dokręcona, jeżeli chodzi o możliwości. Niestety, no, tylko zostały praktycznie możliwości oglądania takie telewizyjne i też to spowodowało, że możliwości pracy, możliwości jak gdyby podjęcia kolejnej pracy czy innych działań, no trochę się ograniczyły, ale no to jest w pewnym stopniu zrozumiałe i myślę, że nie tylko w naszym tu zawodzie, ale ogólnie we wszystkich. Przejmuje pan drużynę Aplan Resowi po trenerze, po Szymonie Grabowskim, człowieku, który był zawodnikiem Resowi, wychowankiem Resowi, ikoną Resowi, człowiekiem, który utożsamiany był, no niemalże od zarania dziejów, można by tak rzec, kiedy tylko był w tym klubie właśnie z Resowią. Jak odnajduje się pan w tej sytuacji? No nie jest to moja pierwsza praca, w związku z tym też już trochę rzeczy widziałem i wiem, jak się poruszać. Oczywiście sytuacja ta ostatnia, nie chcę jak gdyby o niej mówić. Miałem taką możliwość porozmawiać bezpośrednio też z trenerem, krótko, ale zamieniliśmy parę zdań. Myślę, że będzie też okazja do tego, żeby dłużej porozmawiać właśnie z tymi trenerami, którzy no, w tej chwili już nie pracują z tym pierwszym zespołem, ale ja bardzo doceniam taką, jak gdyby tak jak mówimy, że ktoś coś zrobił, faktycznie no, trzeba podkreślić, trzeba docenić. Jest to na pewno piękna rzecz dla trenera, dla kogoś, kto później wywodzi się z klubu, idzie dalej, to na pewno super. No ale wiemy dobrze, że życie pisze takie scenariusze, że czasami niezależnie od nas ktoś to widzi inaczej, czy próbuje stworzyć zupełnie inny sposób działania, czy pracy, nie chce w to wnikać absolutnie, ale oczywiście mam szacunek do tego, co zostało zrobione. Też mogę powiedzieć, że nie zastałem tutaj jakiegoś totalnego bałaganu, czy zespołu, który jest, nie wiem, porozrzucany, przybity, czy jakiś, no,
mówiąc krótko, totalnie niezorganizowany. W związku z tym to też jest jak gdyby dowód na to, że trenerzy pracowali solidnie, profesjonalnie i to mogę z czystym sumieniem powiedzieć. Oczywiście chciałbym, żeby to było też dobrze odebrane. Natomiast myślę, że będziemy sobie tutaj pomagać, dalej współpracować i kiedy tylko będzie okazja, to mam nadzieję, że my się tutaj doskonale w tym temacie rozumiemy. Moment jest bardzo gorący, na pewno, natomiast przed Wami kolejny ciężki pojedynek. Wiadomo, kolejna firma, kolejna znana marka w pierwszej lidze w postaci Korony Kielce. Koroniarze już mówią o tym, że jesteśmy trzecią bodajże drużyną, która przed pojedynkiem właśnie w Kielcach zmienia trenera, tak więc oni też pełni obaw. Nie wiem, no można tutaj różne teorie do tego tworzyć. Podchodzę do tego spokojnie, przygotowuję się normalnie, tak jak to do ważnego każdego spotkania w tej lidze. Myślę, że tak będzie. No, zmiana trenera zawsze powoduje dla przeciwnika trochę zagadek, może jakiś roszad i trzeba trochę inaczej na to spojrzeć. Może będziemy mniej przewidywalni, nie wiem, zobaczymy w bezpośrednim pojedynku. Na pewno Korona czy inne zespoły, każdy w tej lidze jest tutaj trochę nieobliczalny. Widzimy, że patrząc na całość, liga jest w miarę wyrównana, nie ma też takich zespołów. Może był przez pewien krótki okres czasu taki moment, gdzie ta tabela się mocno podzieliła, ale widzimy, że też zespoły tracą punkty i generalnie wiemy, w jakim miejscu jest Resowia, ile jeszcze tutaj trzeba zrobić, co jak gdyby, ile jeszcze cierpliwości, dlatego że jest to Beniaminek, jest też jak gdyby trochę inne spojrzenie na to i też Resowia podejmuje takie etapowe działania, tak, jest zespół w wyższej klasie rozgrywkowej, czyli konkretne następne rzeczy, które muszą się w najbliższym czasie gdzieś tam stać, żeby znów myśleć o większej stabilizacji, o tym, żeby ten zespół lepiej przygotować jeszcze do rozgrywek, do rywalizacji na poziomie pierwszej ligi. Mówię o też takiej rywalizacji wewnątrz drużyny, bo tutaj też widzimy, że klub docenił tą kadrę, która zrobiła awans plus no, nieliczne może transfery, ale myślę, że jest jeszcze sporo czasu. Jest na pewno te 4 mecze to jest dla mnie oczywiście walka o punkty, żeby tych punktów było najwięcej, bo to tabela decyduje ilość punktów o tym, co będzie w tym finalnym rozliczeniu, ale wiemy dobrze, że za chwilę też będziemy mieli przerwę, będziemy mieli możliwość popracowania nad tym, żeby ten zespół trochę też tą kadrę wzmocnić, żeby ta rywalizacja była większa. Wiem, że takie możliwości gdzieś tam są zaplanowane, w związku z tym zobaczymy, są przygotowania. Wiemy też, że mecze wyjazdowe, które były, też powodowały to, że trudniej było Beniaminkowi gdzieś tak odważniej, stabilniej może funkcjonować albo wydobyć w sobie większą koncentrację, co by powodowało, że może tych punktów by mogło być więcej. Wiem, jak to jest grać na wyjazdach, bo to kiedyś przerabiałem też z jednym zespołem i na pewno jest to trudne, ale wiemy, że to się trochę zmieni w rundzie rewanżowej, że tych meczów dla kibiców sobie będzie dużo więcej tu na miejscu. W związku z tym to też w pewnym sensie liczymy, że będzie trochę inna rzeczywistość, kiedy te mecze będą tu. Co będzie największą bolączką dla Resowi przed pojedynkiem sobotnim? Bo wiemy, że te największe chyba kłopoty są w bloku defensywnym. Obsadowo oczywiście. Powiem tak, przygotowuję się do meczu, ponieważ jestem krótko, w związku z tym chcę to zostawić, jak gdyby nie podejmować tutaj dyskusji na temat jak gdyby oceny sytuacji na tu i teraz. W związku z tym więcej być może mnie bezpośrednio da ocena czy spojrzenie na to, co będzie w rywalizacji, takie już o punkty, o stawkę. Tak? Na ten moment czekamy na to spotkanie. Wiemy, że ten następny tydzień jest bardzo mocny, jeżeli chodzi o
gry, bo już w środę, już w sobotę i praktycznie intensywność, począwszy od jutrzejszego spotkania, tak, jest już no, taka prawie co 3 dni, jeżeli chodzi o mecze, w tym mecz wyjazdowy, dość daleki. Że jest tutaj na pewno dużo, wierzę, że zawodnicy też i stać ich na to, żeby stawić czoła tym zespołom, które są tutaj na drodze. W klasyfikacji Pro Junior jesteśmy obecnie na pierwszym miejscu. Z tego, co czytałem, pan słynie z tego, że lubi gdzieś tam wyłowić jakąś perełkę wśród tej młodzieży. Jak to będzie wyglądało w Resowi? Bo tych młodych zawodników mamy kilku. Tak, na pewno przyglądam się, bo znam oczywiście tych zawodników i znam ich potencjał. Wiemy, że możemy też tutaj na nich liczyć. Właśnie ta punktacja to też odzwierciedla w pewnym sensie to, co, o czym teraz mówimy. Wierzę, że w Rzeszowie jest jeszcze sporo utalentowanej młodzieży. Gdzieś tutaj będziemy na pewno czujni i będę chętnie się przyglądał, żeby jak najwięcej było tych właśnie młodych, zdolnych chłopaków, których możemy w przyszłości pokazać na poziomie właśnie już drużyny seniorskiej. Jak najbardziej to będzie też moje takie kolejne zadanie, żeby na to spojrzeć, żeby się przyglądać, żeby oczywiście ktoś tutaj ciekawy do nas dołączył. Jak pierwsze dni ocenia pan po przybyciu do Rzeszowa? Bo był pan już w wielu różnych klubach sportowych. I jak można mniej więcej zestawić to, co zastał pan, może nie przy Wyspiańskiego, ale w ogóle tutaj w Rzeszowie, organizacyjnie czy też infrastrukturalnie? Tak, no, dużo rozmawialiśmy z panem prezesem, ze sponsorami też. Na pewno jest fajnie, że jest plan, że jest pomysł na to, co dalej, że nikt się nie zamyka na, jak gdyby nie zadowala się tym, że był awans ze zespołu w pierwszej lidze i cieszę się, że jest dużo chęci do tego, żeby zmieniać. Na pewno klub trzeba poprowadzić dalej i podnosić, jeżeli chodzi o w każdym aspekcie, począwszy od bazy, począwszy od tych wszystkich takich spraw wkoło drużyny, no to na pewno jest też sporo rzeczy do zrobienia, ale jest też wola do tego, żeby to robić. To jest pozytywne i to tak chyba tak na szybko tyle mogę powiedzieć na ten temat. Jeśli chodzi o samą kwestię kadry, to pewno zima dopiero będzie takim momentem, gdzie będzie można zasiąść do stołu i podjąć jakieś konkretne decyzje, no tak, czy też przemyślenia. Myślę, że te mecze, które już są, które nadchodzą, no to też będą taką gdyby oceną sytuacji. Widzimy też, że kadra zespołu jest dość obszerna, natomiast trzeba też spojrzeć na to, którzy zawodnicy no, będą w przyszłości podnosić poziom rywalizacji i jak gdyby tutaj szukać pewnych rozwiązań. No, z tym się dopiero zaczynam tutaj mierzyć. Myślę, że to też nie będzie jak gdyby tylko i wyłącznie jednoosobowa ocena sytuacji. Będziemy spojrzeć na to. Ja lubię rozmawiać i dyskutować na argumenty. Jak będzie taka wola, to miło, bo to jest wspólne dobro i nie tylko kogoś widzimy się. W związku z tym chciałbym, żebyśmy w tym kierunku i w ten sposób na to patrzyli. Wierzę, że tak będzie. Zima to także okres różnych obozów. Wiadomo, że drużyny jednak chcą gdzieś budować tą formę przed rundą wiosenną. W tym roku zapewne będzie to o tyle cięższe, że cały czas jesteśmy w tym stanie pandemicznym i ten ścisk w odpowiednich czy to miejscach, gdzie taki obóz mógłby się odbyć, będzie niesamowity. No tak, nawet nie wiem, jak się będzie rozwijała ta sytuacja jeszcze, bo wiemy dobrze, że planowanie będzie trudne. Myślę, że wyjazdów na obozy poza Polskę, też te zespoły ekstraklasowe czy pierwszoligowe, no pewno ciężkie może być, bardzo. Że w ogóle nie będzie. Może być taka sytuacja, że ośrodki będą pozamykane i też będziemy musieli się przygotować optymalnie na własnych obiektach, a wiemy też, że no, pewne utrudnienia są, bo tutaj też sporo trzeba w tym temacie zmienić, czy no, szukać też
jak gdyby już takiej możliwości. Oczywiście plan powstaje, jeżeli chodzi o przygotowania. Myślę, że w najbliższym czasie będziemy to układać, przynajmniej w takich ramach czysto teoretycznych. Zobaczymy, czy to się przełoży później na praktyczne działania, ale wiemy dobrze, że dzisiaj trzeba się przygotować na ten wariant awaryjny, bo może być różnie. W związku z tym pewnie wszyscy będą mieli ten sam problem. Pochodzi Pan z Łodzi. Niech Pan powie, trenerze, czy jakoś specjalnie Pan analizował te spotkania z ŁKS-em i Widzewem, które już w tym sezonie były rozegrane przez Apklan Resowie? To znaczy, może nie to nie było ułatwione zadanie, ale ja byłem na miejscu, w związku z tym te spotkania oglądałem, bo oglądam wszystko, co jest w Łodzi, jeżeli chodzi o piłkę, jak tylko mam czas, to jestem zarówno na jednym obiekcie, jak i na drugim. Gdyby plus bycia w Łodzi, mieszkania w Łodzi jest taki w tej chwili, że praktycznie całą ligę można obejrzeć w jednej rundzie, tak? Bo mecze są zarówno na Widzewie, jak i na UKS-ie. W związku z tym to jest ułatwienie, a jeszcze do tego mam Bełchatów, gdzie też praktycznie można podjechać i też często oglądałem spotkania właśnie w Bełchatowie czy drużyny pierwszoligowej, czy też Rakowa, bo tam też ten zespół gra. Także to jest na pewno duży plus bycia w centrum. Jeśli mogę zapytać, co przesądziło o tym, że właśnie ta oferta z Rzeszowa Pana przekonała, że jednak podjął Pan tą rękawicę pojawienia się właśnie tutaj w Resowie? Tak, no ja nie będę ukrywał, że na pewno chęć pracy i jak gdyby funkcjonowania futbolu takim profesjonalnym to pierwsza rzecz, druga rzecz oferta, która była rozmowa przede wszystkim, bo ja przyjechałem tutaj na miejsce po to, żeby porozmawiać i podyskutować. Dopiero decyzje gdzieś tam zapadały, to nie było zaplanowane wcześniej, ileś tam dni, dlatego no to były takie gorące momenty, chwile, dużo przemyśleń. Na pewno jest to wyzwanie, to nie ma dla mnie, bo musimy tutaj też spojrzeć na to, że i też widzimy, jakie no, możliwości, jakie problemy, jakie cele musimy tutaj osiągać czy zmieniać. No jest tu, ja się takich wyzwań nie boję. Jest to dla mnie też kolejne takie działanie, gdzie możemy coś zrobić fajnego. Już takie momenty były w mojej pracy i też przekładało się to na przykład Sandecja, gdzie pamiętam i przypominam sobie podobny okres pracy, znaczy podobny moment pracy, bo też przyjmowałem zespół i też dużo rzeczy musieliśmy zmienić, ale to się fajnie przełożyło później na wynik sportowy i do dzisiaj jak gdyby daje mi to też takiego mentalnie kopa, że można. To kwestia tylko zaangażowania, kwestia też ludzi w koło, którzy będą patrzeć w jednym kierunku i będą, no jak gdyby pierwsza rzecz to będzie dobro klubu i tego, co chce się zrobić. Natomiast zawsze będą takie momenty, gdzie nie będziemy się idealnie zgadzać. Musi być dyskusja, musi być rozmowa na argumenty i ktoś musi wtedy podjąć decyzję. Natomiast no, nigdy nie ma tak, że ktoś ma patent na to, że ma rację i też do tego tak nie podchodzę. No to tak było w wielu klubach, tylko nie zawsze jest ta cierpliwość i nie zawsze jest jak gdyby konsekwencja w tym, co się zaplanuje, bo w wielu klubach też byłem taki, gdzie ta praca była krótsza, ale też ona wynikała z tego, że plan, który był za chwilę mocno zmieniony w drugą stronę albo w momencie, kiedy go układaliśmy, był nie do końca szczery czy prawdziwy i to też później się dzieje. No, niestety w sporcie jest tak, że trzeba być konsekwentnym, trzeba pracować i jak gdyby pokonywać te kłopoty. Ja na to jestem gotowy. Wiem, że tak pewnie będzie w każdym klubie, nawet w tym, który jest jak najlepiej poukładany. Też się pojawiają problemy, tylko one mają trochę inną skalę niż te, które są może na niższym poziomie.
Na koniec pytanie absolutnie luźne. Czy znalazł Pan już czas, żeby gdzieś móc przez moment przynajmniej przespacerować się po Rzeszowie, zobaczyć jak wygląda to miasto w takiej, nie wiem, czy to jesienno-nocnej aurze, czy też nie było na to czasu na razie tylko... Tylko jak gdyby mogę, mam takie porównania czysto takie, gdzie podróżowałem, tak przyjeżdżałem i byłem tu oczywiście też niedawno na meczu właśnie z Rzeszowią, z Widzewem, tak, to chyba było już rok temu albo chyba trochę dalej. W związku z tym no, na pewno da się zauważyć dużo zmian i też nawet jestem tym zbudowany, bo tak jak tu się rozmawia z ludźmi, czy nawet ze znajomymi, którzy do mnie też się odezwali, no rzeczywiście Rzeszów się mocno zmienił i też jak gdyby ma sporo możliwości, to też widać i to na pewno no, będę miał też okazję pewnie poczuć. No, może trudniej, bo jest wszystko pozamykane, ale generalnie jeszcze na takie luźne momenty nie było czasu i pewnie w najbliższym czasie nie będzie, bo mamy spotkania, mecze są święta, za chwilę są przygotowania, więc no, ale jak najbardziej wierzę, że na to znajdziemy czas. I na pewno kierunek to prędzej ulica Hetmańska, bo tam obiekt miejski, który no, jakby to powiedzieć, staje się tym miejscem, gdzie rozgrywamy pojedynki tak zwane domowe, gdzie wszyscy wiedzą doskonale, że chcielibyśmy przynajmniej, tak serce podpowiada, grać na Wyspiańskiego. Ten klin przy powstawaniu Podkarpackiego Centrum Lekkiej Atletyki jest niesamowity i pozostaje nam na chwilę obecną właśnie ten obiekt, gdzie też wiele osób mówi o tym, że murawa jest bardzo grząska, bardzo nieprzyjemna i piłkarze odczuwają potężne obciążenia po każdym meczu. No tak, to w tym temacie jest dużo do zrobienia i myślę, że to już wyzwania są spore, bo też jeżeli chodzi o bazę treningową, o takie zaplecze, to też jest tutaj, wiemy, że dużo do podniesienia, jeżeli chodzi o jakość, ale wiem, jak było też w Łodzi, w momencie, kiedy były stare stadiony, kiedy były stare obiekty i pamiętam, jak ludzie, kibice oczekiwali tych zmian i w momencie, kiedy no dzisiaj byliście na meczu w Łodzi, widzimy, jakie jest inne przełożenie, jak inne są jak gdyby już oczekiwania, a też od razu to jest inne widowisko, bo dzisiaj każdy kibic potrzebuje też mieć trochę jakości i komfortu w oglądaniu tego spotkania. Czy widzimy w przypadku jednej i drugiej drużyny w Łodzi, że kibice mocno się angażują, bo ktoś im stworzył fajne miejsce i to jest gdzieś też jak gdyby są zaangażowani pod każdym względem. Myślę, że tak samo jest tutaj. To się na pewno zmieni. Widzimy na meczach, ja widzę sporo młodych ludzi, czy też rodzin, bo to też jak gdyby taki obiekt wymusza pewne albo stwarza możliwość, daje większy komfort i pewnie wszyscy tego też tutaj oczekują. Tak samo kibice Resowi, myślę, że to jest zawsze duma, jak jest fajny obiekt i to jest no, ten taki pierwszy front, że każdy najpierw na to patrzy, nie? Gdzie, jak wygląda twój dom. U nas była już akcja Wracamy do domu, teraz myślę, że chyba czas na akcję Wracamy do domu 2, bo inaczej nie ruszymy z miejsca, bo ciężko, bardzo ciężko to idzie. Tak, ale no, wiem, że przy takich inwestycjach zawsze jest problem i ciężko, ale no, to jak wspominałem, dzisiaj tam, gdzie mieszkam, są dwa, za chwilę będzie dokończony stadion i są dwa nowoczesne obiekty i też to jest przełożenie na inne możliwości, tak, jeżeli chodzi o miasto, bo są koncerty, są mecze reprezentacji, czy no też widzimy, że drużyny nie mają problemu z licencją czy na poszczególne klasy rozgrywkowe, to też na pewno napędza. Także to myślę, że też spowoduje, ale to jest etap. Ja wiem, że tak samo jak Resowia będzie przechodziła taki etap wejścia na ten trochę wyższy poziom, no, mówię o takim organizacyjnym, czy też zespołowym. Tak samo było z drużynami, które są mi gdzieś bliskie i wierzę, że tak będzie
może się też tego doczekam jako osoba, która będzie w klubie lub przy klubie. Myśli pan, że Resovia, ta nasza drużyna, może być lub też może stać się taką Sandecją bis pod pana ręką, bo wiemy dokładnie, jak to przebiegało, z jakim powodzeniem. Tak, ale to też wymagało pracy. To nie było tak, że pamiętam pierwszą moją, ten moment pracy, to była walka o utrzymanie. To był może dzisiaj, gdyby mam zespół na 16 miejscu, patrząc tylko czysto w tabelę i w rywalizację, to gdybyśmy mogli to odnieść, to było podobnie, bo też tylko, że tam już była druga runda i trzy zespoły, to jest trochę inne ciśnienie niż teraz, trochę inna trudność, a też specyfika pracy w danym miejscu zupełnie inna, ale tak jak powiedziałem, pierwsza ta część trudna, kolejna praktycznie wynikała z tego, że była to solidna praca bez gdyby stawiania sobie nie wiadomo jakich niemożliwych celów. Zawsze było tworzenie czegoś, co było realne w danym momencie i to się gdyby sprawdziło, a myślę, że trochę wyprzedziliśmy pewne rzeczy wtedy i no niestety w dalszym etapie gdzieś ktoś właśnie zrobił ten ruch na zasadzie bieg wsteczny, a nie kolejny do przodu i to się dzisiaj jak gdyby, no, jak patrzę na to, co się teraz dzieje, przyznam szczerze, że nie byłem na Sandecji od tego czasu i choć miałem okazję, ale bardzo jakoś tak we mnie siedzi, że tam nic nie zostało, że to nie poszło po prostu do przodu. Była kolosalna szansa na to, żeby tam no, przynajmniej był nowy obieg, a niestety dzisiaj są te same problemy i to jest taki trochę stracony czas, który uciekł, no ale wierzę, że zawsze trzeba patrzeć pozytywnie i że to będzie, no, za jakiś czas to się zmieni i może to po prostu ktoś doceni jeszcze bardziej, ale to już jest historia, natomiast nowa jest tu i też bym chciał, żeby to był taki etap pracy, który spowoduje no, właśnie podniesienie klubu, drużyny na pewien poziom. Być może w moim wykonaniu w większym wymiarze, być może w jakimś etapie, który ktoś następny jeszcze to zrobi lepiej, ale fajną rzeczą jest dla trenera to, że coś po sobie zostawi. Chciałbym, żeby ta moja praca za jakiś czas była tak oceniona, że tak jak to się mówi czasami, żeby nie była spalona ziemia, tylko żeby coś z tego było. Wtedy bardzo będzie zawsze fajnie, jeżeli taka cegiełka będzie tutaj dołożona do tego, żeby budować klub na jak najwyższym poziomie. I z pewnością ten nowy obiekt, o którym trener mówi, to również dobrze by było, aby wreszcie sen, marzenie, które w Rzeszowie od tylu lat ziściło się i także coś, co obecnie w niektórych elementach może faktycznie straszyć swoim wyglądem. Mówimy o obiekcie, tym starym obiekcie przy Wyspiańskiego, wreszcie nabrało tego charakteru absolutnie cywilizowanego, na którym chce się oglądać spotkania na poziomie pierwszej ligi, bo nasi kibice są tacy, oni przyjdą na każde spotkanie, bez względu na to, na jakim obiekcie, bo to są ludzie z charakterem i klub z charakterem, ale kwestia taka, że też pewno już czas najwyższy, żeby po prostu ten obiekt tam się pojawił. Tak, no to trzeba właśnie to docenić i też jak gdyby dać kibicom kolejne narzędzie do tego, żeby no, to pokazać, jak wiele jeszcze jest do zrobienia, jak dużo. To też będzie dla nich taka fajna forma nagrody za to, że są, za to, że wspierają klub, za to, że są, że mają swój charakter, jeżeli chodzi o wspieranie drużyny. To na pewno no, to będzie takie zamknięcie w całość tego wszystkiego i wierzę, że tak będzie. No to pewnie cierpliwość, ale też myślę, że oczekiwania, bo one są i
I ta cierpliwość pewnie będzie za niedługo wynagrodzona. Jak przejeżdżałem ostatnio na stadion, to słyszałem, że Rzeszów ma największy budżet w swojej historii w tym roku. W związku z tym, czy zaplanowany na przyszły, być może tego się trzymajmy. To jest dobry omen do tego, żeby o tym pozytywnie myśleć. Drodzy Państwo, godziny do rozpoczęcia pojedynku Korona Kielce Aplan Resowia. Trenerze, bardzo gorąco dziękuję za poświęcony czas. Transmisja tego pojedynku w telewizji IPLA TV. Bądźcie razem z nami.